Dzień dobry. And dziękuję bardzo. And my conversation ends there. Now I can say to Virginia as well. I am very glad to be here. I'm very honored to be invited. I have had a lot of fun with identifying the place where I was going, which is called Vasi, to you. And to the English eye, of course, it says lazy, which means lenivore, if I pronounce it in any acceptable way, which is obviously a holiday place where no one works because everyone is lazy. And so that has provided me with the incentive to help the trade in the little shops by the beach to buy this useful bag when I go to other lazy places. I am here to talk about something, and because you are such a Wolność party that you mean that everything is free for all, I was told by the organizers I can talk about anything I want, and they don't realize how dangerous it is to say that to a university professor. It's very dangerous to ask a university professor a simple question because they may go on for an hour or two before you have anything of an answer. I'm sorry, but you have to give me a chance to translate. I'm here. I forgot about you. Yeah, I see that you forgot about me. I forgot about you. Yes, totally. Sorry, You have to give me at least a little bit chance. Mea culpa, mea culpa. Excuse me. Yeah, so księżna powiedziała, że się świetnie bawiła, próbując znaleźć to miejsce, ponieważ to miejsce jest, jak wiadomo, ukryte troszkę. I najciekawsza rzecz, jaką zauważyła, to to, że miejsce nazywa się Łazy. Oczywiście po angielsku jest to lazy. Lazy to nie leniwy, więc mam nadzieję, że i widzi, że jest tutaj wielu leniwych ludzi dookoła, tak, szczególnie gdy była na plaży oczywiście. Reszty niestety nie wychwyciłem, tego było bardzo dużo, także teraz już będziemy kontynuowali normalnie. I'm one of those who... Okay? I'm one of those who'd like to encourage all young people that anything is possible. Let me give you a small example. I was told I wasn't a lectern. It's good I'm not a violin soloist, because you need something like that. Jestem jedną z tych osób, które namawiają młodych ludzi do tego, żeby wierzyli, że wszystko jest możliwe. No i właśnie w tym momencie muszę wam powiedzieć, że jest, no bo jak widzicie, mam tutaj tą mównicę, tak, a powiedziano mi, że jej nie ma, także dało się. We have certain beliefs in common. I am not only Catholic, I'm Catholicissima. Mamy pewne wspólne poglądy. Jestem nie tylko katoliczką, ale... Catholicissima is a superlative. Coś więcej, tak? Here's God. Aha, okej, okay. Nie wiem. Serio, nie it's wiem. Important, okay. Because I was advisor to your illustrious countryman Jan Paweł II for 23 years. Byłam doradcą Jana Pawła II przez 23 lata. And he's been a great inspiration to me in my life. I był dla mnie wielką inspiracją, największą w moim życiu. On the other hand, I'm not political. We have certain things in common. I highly despise Lenin. Mamy też wiele innych rzeczy wspólnych. Na przykład ja wycoce gardzę Leninem. And I do believe in reducing taxes, of course, everyone does. I oczywiście, tak jak wszyscy tutaj, wierzę w redukcję podatków. The only thing that I haven't found out yet, if I've been able to persuade you, is that the most important thing in Europe is actually to have lots of children. Nie wiem tylko, czy nie doczytałam jeszcze, nie dowiedziałam się, czy dla was też najważniejszą rzeczą w Europie jest to, żebyśmy mieli dużo dzieci. And the state got to encourage that by preferential tax limits for people who have lots of children. I że to państwo powinno zachęcać ludzi do tego, żeby mieli dużo dzieci poprzez ograniczenia poboru podatków. And I want young people here to get it into their head that unless you listen to me, and the one who really liked the people to avoid the cult of death for the cult of life, Jan Paweł II, that is the most important task you have. Jak chciałabym, żebyście
żebyście posłuchali tego, to co powiedział też Jan Paweł II, że najważniejszy jest kult życia, nie kult śmierci i że jest to najważniejsze zadanie, jakie macie. I have published 15 books. Opublikowałem 15 książek. I have 5 children. Mam 5 dzieci. And I have 15 grandchildren. I 15 wnuków. And if I had to choose between those achievements, come on. Gdybym miała wybierać pomiędzy tymi osiągnięciami, no to jednak, no proszę bardzo, 15 wnuków. Yeah, because thank you. And I don't feel physically exhausted. I still go skiing on black runs. Sometimes I risk my life, so the students never know whether they'll hear another lecture. But on that dangerous note, this is obviously a very important book. I used to be a great Europhile. I worked for the European Union in their commission in my youth, which is a while ago. No, it's not. Not really. It's all here. It's all here. I still think I'm the same age as my children. Yeah. Tak, pani profesor powiedziała na początku, że wcale nie czuje się zmęczona, nadal chodzi na narty, na czarne szlaki, więc jej studenci nie wiedzą, czy wróci, czy nie na studia. But then, like a cheated woman, a betrayed woman, I felt European Union cheated me. Więc poczułam się oszukana przez Unię Europejską. It's not a project for peace. To nie jest projekt pokojowy. It's not a project for harmony and friendship. Nie chodzi w nim o harmonię i przyjaźń. It's a stalinistic carbon copy to tell people what to do. Tutaj chodzi o to, żeby mówić ludziom, co mają robić. In every detail. This is a probably you haven't had this approved. This is probably a risk to health and safety. This lecture. Tak, to tutaj, ta prowizoryczna mównica, to jest coś, czego pewnie nie macie zatwierdzonego i może to być pewne zagrożenie dla zdrowia. And you bypassed. You bypassed regulation 365B, clause 6F, by not having it approved. Tak. And also you avoided the competition, you didn't have an open tender for other people to provide this. No? Pominęliście tutaj, tworząc tą mównicę, pominęliście artykuł 635B, pominęliście też konkurencję i nie mieliście odpowiednich pozwoleń, żeby sobie to tutaj postawić. But also to the younger people here who have not yet achieved everything they want in life, you got to realize that when I was told it wasn't possible, I said, come on, visualize success. Unless you do that, you'll never achieve anything. Do młodych ludzi, którzy tutaj jeszcze wszystkiego nie osiągnęli w swoim życiu, musicie przede wszystkim wiedzieć, czego chcecie, no i potem uznać, że no, nie ma niczego takiego, co może was powstrzymać. I want a photograph of your t-shirt. Chcę zdjęcie twojej koszulki. Tak? Yeah, because I call it EUSSR. Tak. EUSSR. Okay, he will give you the t-shirt as present. No. But it's brilliant. So I wrote this book when I found out that they had betrayed me and you and everyone by their lies, you know? I mean, they've had a project for 15 years to bring half of Africa here. I thought it was Mutti Merkel who said herzlich willkommen to 20 million Arabs, Muslims. Napisałem tę książkę, gdy dowiedziałem się o tym, że wszystko, co słyszałem, to były kłamstwa. Projekt, o którym się dowiedzieliśmy, jest taki, że w ciągu 15 lat mieli wprowadzić tutaj dużą część Afryki. A myślałam, że to Angela Merkel jest tą, która ich tu sprowadza. Yes, I mean, she must have some personal problems. Musi mieć jakieś problemy ze sobą. Because I know she was red like a tomato in her youth. W jej młodości wiem doskonale, że była czerwona jak pomidor. And who is the... And who is the foreign minister of the EU? Ministrem spraw zagranicznych Unii Europejskiej? Yeah, it's Federica Mogherini, member of the ultra left socialist communist league. And she goes around in a limousine and pretends to
That she is our friend. Frederica Modellini, która jest członkinią ultralewicowo-komunistycznej partii, która jeździ sobie swoją limuzyną i udaje naszą przyjaciółkę. Not ultra-lewis, ultra-ultra-ultra-lewis. Sorry. The evening sun pales in relation to her political color. Tak, wieczorowe słońce blednie przy jej podejściu do koloru czerwonego. Can I, anyone, you don't play cricket in this country, otherwise I would expect someone, will you catch this? Well done, well Great done. Great catch, right? No, possession, I'm a lawyer. Possession is half title, but not full title. It wasn't a gift, okay? I only have a few. But finders, keepers, anyway. Znalezione, nie kradzione. Yeah. That's the same, finders, keepers. Znalezione, nie kradzione. Well, yes, but I took that back. I'd let me say a few words here. You are for, you say, for freedom. That sounds great. But what is freedom? You know, we all, those of us who are Catholics, we have free will. You know, that's actually a great handicap. I would much rather be a soldier. Go right, turn left, turn right, do this, shoot him, save her, right? Okay. Jesteście tutaj wszyscy za wolnością, ale musimy się zastanowić, czym tak naprawdę jest wolność. Jak na przykład katolicy, jest to bardzo duże brzemię. Wolałabym, dużo bardziej bym wolała być na przykład żołnierzem, który ma powiedziane, idź w prawo, idź w lewo, strzel do tego, uratuj tego. Exactly. And now, you know, with free will, I mean, do I do this, do I do that? I'd like to do something good, but what is good? You know, very difficult, very difficult. Some people say this is good, other things are bad. And I'm actually writing at the moment a book about how rules come into being in international society. I teraz kwestia tego, co to jest dobro, co to jest zło. Wolna wola sprawia, że musimy się sami zdecydować, a możemy mieć z tym problemy. No i właśnie w tym momencie jestem w trakcie pisania książki na temat tego, jak zasady wkraczają do naszego społeczeństwa. That's why I wrote my notes for what I was attempting to say here. Dlatego napisałam tutaj notatki na temat tego, co chciałam powiedzieć. Yeah. About ethic, okay? O etyce. It's very difficult to define, you know? Jest bardzo ciężko ją zdefiniować. And you know, unless you have freedom, you got to have, because if your neighbor also have full freedom, you need some limits. You need a framework for your freedom. Czyli jeżeli macie wolność, to musicie mieć pewne ograniczenia dla waszej wolności. Gdy was sąsiad ma tę wolność, musicie mieć pewne ograniczenia. Because we're going to have conflicts. If I have full freedom and you have full freedom, we got to make sure we agree on something. Tak, bo jeżeli ja mam wolność i druga osoba też ma pełną wolność, to musimy się co do pewnych kwestii dogadać. And as a lawyer, you know, lawyers love rules. A jako prawnik muszę wam powiedzieć, że prawnicy uwielbiają zasady. But there are some that could be useful. A niektóre z nich mogą być użyteczne. Ten commandments, you know? 10 przykazań na przykład. That's useful. Tak, całkiem przydatne. In my book I emphasize as the basis of what we have to do in international society are the Ten Commandments plus the Golden Rule. W mojej książce podkreślam, że najważniejsze zasady, jakie musi mieć zdrowe społeczeństwo, to 10 przykazań oraz pewna złota zasada. And the Golden Rule, if I remind you, it comes from Plato, Aristotle, you know, all the Greek and Roman later philosophers. No ta złota zasada, przypomnę wam, pochodzi z czasów Platona, Arystotelesa. Don't do to others what you don't want them to do to you. Tak, nie róbcie innym tego, czego nie chcecie, żeby oni zrobili wam. I mean, that's very useful, you know. To jest bardzo użyteczne. It's the rule of reciprocity. Jest to zasada reciprocity, mutual contact. Reciprocity, wzajemnej współpracy. Yeah. And this is the basis of diplomats. I'll send you my messenger. Don't kill him. I want him back, my ambassador. Zasada dyplomacji. Wysyłam wam posłańca, nie zabijajcie go.
Okay, we won't kill him. And you can send me your messenger and I won't kill him, you know? Wy możecie mi wysłać swojego i ja też go nie zabiję. And that's how the world can work without conflict and whatever. And what about the European Union, my hobby horse, you know, I really dislike them. Because, you know, in their Stalinistic ways, they take money from everyone. Czyli tak, teraz o Unii Europejskiej, która jest moim konikiem, naprawdę muszę powiedzieć, że nimi gardzę, że Unia Europejska bierze pieniądze od wszystkich, a następnie dają jakimś leniwcom, którym nie chce się wstawać wcześniej rano. Robin Hood took from the rich and gave to the poor. Tak, Robin Hood brał bogatym, a dał biednym. European Union takes from the rich, keeps half of it itself and give a little bit to useless guys. Unia Europejska zabiera bogatym, połowę zatrzymuje dla siebie, a część rozdaje. But if I come back to freedom with some responsibility, you also got to protect the poor. You can't have freedom for children to buy pornography or etc. Jeżeli mówimy o wolności, musimy też chronić biednych, albo na przykład jak nie możemy pozwolić na to, żeby dawać pornografię dzieciom, na przykład. For example, but you always got to have rules to protect the weak and the poor, those who are really weak and poor. Zawsze musimy mieć jakieś zasady, które będą chronić tych prawdziwie słabych i biednych. Yeah. Now, I on a train recently, I met a young German and people were talking about the migrants. Criminal rate in Sweden's gone up by 5,000%. Ostatnio w pociągu rozmawiałem z pewnym młodym człowiekiem na temat imigrantów i tutaj dowiedziałem się, że przestępczość w Szwecji wzrosła o 5000%. I mean, it's insane. To szaleństwo. And you know, this young German said, "Freilich, wir müssen teilen. We got to share. We got to share. Never mind, it's in German. We got to share. We must share. Musimy się dzielić." And I said, well, you know, if the cake is getting smaller and smaller, we can't share everything. Jeżeli tort robi się coraz mniejszy, to nie możemy się wszystkim and then dzielić. An old lady intervened and said, oh, these youngsters, they have never had problems where to buy or how to buy their bread. Tak, ci młodzi ludzie, wtedy wtrąciła się pewna starsza kobieta i powiedziała, że ci młodzi ludzie, oni nigdy nie mieli problemów, czy i gdzie kupić na przykład chleb. But the old lady had been around in the Second World War. Ale ta pani przeżyła drugą wojnę światową. And she knew what it meant to suffer, not know where the rest, next bread comes. I wiedziała, co to znaczy, co znaczy prawdziwe cierpienie. And I gave a lecture in Austin last year about when you had a celebration of 10,050 years of Catholicism in Poland. Tak, dałam wykład w Olsztynie w zeszłym roku, gdy obchodziliście 1050. rocznicę katolicyzmu. I went to this big thing in the cathedral in Poznań. Pojechałam na duże spotkanie w katedrze w Poznaniu. And then to Olsztyn, where... I następnie do Olsztyna. I could be smaller. A mogłam się zrobić mniejsza. I can't tell I'm going on my slopes. Where was I? Yes, that I was asked to talk about migration and Christianity. Mówiłam wtedy o migracji i chrześcijaństwie. Christians are, many of them are good people, you know, you help each other, sort of. Chrześcijanie generalnie to są dobrzy ludzie, pomocni. So, here comes the Good Samaritan. You remember the Good Samaritan on his horse, right? Tak, pamiętacie przypowieść o dobrym Samarytaninie na jego koniu? Yeah, with his konia, yeah. And he sees this poor guy and he says, oh dear, I got to help you. So he takes him to Hotel Bristol. Yeah. Widzi tego biednego człowieka, więc podchodzi, mówi, on może ci pomóc, więc zabiera go do hotelu Bristol. And he rings the best doctor. Pije najlepsze. Yeah. And the best what? Doctor. Because he's ill. A, nie pije, dzwoni po najlepszego lekarza. Lekarz, or whatever, yeah. And then he may do it again and again and again, but there will come a point, at some point, he will say, sorry people, but I have a wife and children and we haven't actually got any more bread. I can't help anymore.
And that is the situation of Europe. I w pewnym momencie będzie tak, że gdy zrobi to kolejny raz i kolejny raz, przyjdzie taki moment, kiedy powie, no przepraszam bardzo, ale no niestety mam żonę, mam dzieci, sami już więcej nie mamy. I to jest właśnie sytuacja, jaką mamy w Europie. Yes. Because we have a duty. Ponieważ mamy obowiązek, that the European Union certainly forgotten about, o którym Unia Europejska zdecydowanie widać zapomniała, to protect our civilization, żeby chronić and naszą our cywilizację religion, i naszą religię and our history. I naszą historię. And if you, and if you say something like that now, people will try to discredit you by saying that's ultra-right nationalism. No, it's called patriotism. I w dzisiejszych czasach, gdy coś takiego powiecie, to ludzie będą o was mówili, że jesteście ultraprawicowymi faszystami, a tak nie jest, tak naprawdę to jest patriotyzm. Well, not necessarily faszistano, but nacjonalizmu. Okay? Ah. Forgive me. It's kind of, you know, in Poland, it's kind of almost the same right now. Yeah, I know, it's, I know. This is awful. This is the most important thing for us to make it again known that it's not the same. No, no, but you see, the cleverest thing that the EU has done is to persuade people that EU is Europe. Tak, najmądrzejszą rzeczą, jaką zrobiła Unia Europejska, to przekonała wszystkich ludzi, że Unia Europejska to Europa. Europe will exist whether or not there is a EU. A Europa będzie istniała niezależnie od tego, czy Unia Europejska będzie, czy nie. And European Union needs Poland more than Poland needs the European Union. Unia Europejska bardziej potrzebuje Polski niż Polska Unii Europejskiej. You know, they have huge income from membership fees and from agricultural levies. I mają bardzo duży przychód, tak, z składek członkowskich, tak, i agricultural income, never mind. Mm-hmm. But they have something in their budget called own resources. Mają też, nie wiem, tak, mają też taki budżet, który nazywa się własne źródła. Which sounds to someone like me independent resources. Tak, co dla mnie brzmi, tak jakby to były niezależne źródła. Stocks and shares. Udziały, akcje. Property. Własności jakieś. No, no. It's a bit of the VAT or PDV or whatever you call it. Albo jest, a tak naprawdę jest to ułamek VAT-u. On everything you buy in 28 states. Wszystko, czego, z wszystkiego, co kupujecie w 28 państwach. So I said, why don't you say that? Więc mówię do nich, dlaczego tego nie mówicie? Madame, that would be diplomatically dangerous. Tak, to by było dyplomatycznie niebezpieczne. Why? It happens to be the truth. Ale dlaczego niebezpieczne byłoby mówienie prawdy? And then I realized that what you read and what you hear, they don't like telling the truth. They like dressing it up. No i wtedy uświadomiłam sobie, że oni nie lubią mówić prawdy, lubią owijać w bawełnę. And that's not right. I to nie jest właściwe. No. And then I looked into what was going on and I found out for 15 years the European Union, it's in that book I showed you, the European Union has worked on a program to bring in people not only from North Africa, from south of Sudan to Europe. No i w tej książce, którą wam pokazałam, też jest to moje spostrzeżenie, że w ciągu ostatnich 15 lat Unia Europejska pracowała nad tym, żeby sprowadzić ludzi nie tylko z północnej Afryki, ale też z południowej części, na przykład Sudanu. And not only that, another plan to bring in what they call our neighborhood people. You may not know that your neighbors are Uzbekistani. I jeszcze inna rzecz, której też możecie nie wiedzieć, że jest to coś takiego, że na temat sprowadzenia naszych sąsiadów, możecie nie wiedzieć, że naszymi sąsiadami są na przykład Uzbecy. Yeah, and you say to yourself, why? There's 40% unemployment in Spain among young people. No i możecie sobie pomyśleć, dlaczego w końcu mamy 40% bezrobocie wśród młodych ludzi w Hiszpanii. Or 20% overall in Spain. Czy 20% ogólnie w Hiszpanii. And I got friends whose children can't get a job, so why do they want to import all these people from, they say we need work, we need work.
workers. I wtedy myślę sobie, dlaczego oni chcą sprowadzić tych wszystkich ludzi tutaj? They say that mam przyjaciół, którzy mają dzieci, którzy nie mogą dostać pracy. Po co oni? A oni mówią, że potrzebują pracowników. They say they are poor refugees. Mówią, że są biednymi uchodźcami. Some are refugees. Niektórzy z nich rzeczywiście nimi są. I would be glad to help them, but you know, most of them are actually what is called economic migrants. No i tym, którzy są tymi uchodźcami, rzeczywiście szczęśliwa bym była, gdybym mogła pomóc, natomiast większość z nich to są imigranci zarobkowi. I live mostly in France. Mieszkam głównie we Francji. France has some qualities. Francja ma pewne zalety. The best thing in the world is supposed to be the French cuisine. Najlepszą rzeczą na świecie jest podobno francuska kuchnia. Yeah, and the champagne. No i szampan. But why then do the people in Calais and all these camps, why do they want to go to the United Kingdom? Więc dlaczego ci wszyscy ludzie, którzy są w obozach w Calais, tak? Dlaczego chcą do Wielkiej Brytanii przyjść? I know the Muslims don't drink champagne. No nie dlatego. But if they want to eat well, why don't they stay where they are safe, where there's no war yet, where they have excellent food? Why dlaczego nie zostają gdzieś, gdzie są bezpieczni, gdzie nie ma żadnej wojny, gdzie mają doskonałe jedzenie? Because they want to have these state benefits. Dlatego, że chcą czerpać benefity państwowe. And who's going to pay for that? A kto będzie za to płacił? Well, I get really very angry when I hear this, because you know, as again, people in England love the Poles. No i tutaj złoszczę się, gdy to słyszę, ponieważ musicie wiedzieć, że ludzie w Anglii uwielbiają Polaków. They've taken over half of the abandoned Anglican churches. Przejęli ponad połowę opuszczonych kościołów anglikańskich. And brought them back to be Catholic churches. I zrobili z nich katolickie kościoły. People have great respect for Poland. The European Union has pots of money for propaganda. Unia Europejska ma ogromne pieniądze, dzbanki pieniędzy na propagandę. Just like USSR. Tak jak Związek Radziecki. Yeah. So what do they spread out? They tell people here in Poland, they pay people here to believe, to write things saying, oh, it would be a disaster if Poland left the EU. Oh, it's so they don't like Poles in England, you know, and they're going to throw them all out after Brexit. No i to Unia Europejska daje pieniądze na to, żeby u nas pojawiały się publikacje o tym, że Brytyjczycy nie lubią Polaków i też na przykład, że zostaną wszyscy wyrzuceni, gdy dojdzie do Brexitu. It's a lie. To jest kłamstwo. Yeah, because I advised the British government on Brexit. Ponieważ ja doradzałam brytyjskiemu rządowi na temat Brexitu. And there too, there was an enormous input of money to make people stay. I no, oni będą na pewno poświęcą ogromne ilości pieniędzy, żeby ludzie zostali. Because the European Union is losing 20% of their income. Ponieważ Unia Europejska straci w ten sposób 20% przychodu. When the EU leaves. Kiedy Wielka Brytania opuści. And they don't want Poland to leave. That's a nightmare. No because oni nie chcą też oczywiście, żeby Polska opuściła Unię Europejską. To by był koszmar. Because Poland and Hungary are the only two countries who dare to say stop it. I Polska i Węgry to są jedyne dwa państwa, które mówią, żeby to zatrzymać. And I would like someone in Poland on the highest level to ask, because I've done two doctorates on the law of international organizations. I chciałabym, żeby w Polsce ktoś zapytał. Zrobiłam dwa doktoraty z prawa międzynarodowych organizacji. Where do they get the competence to hand out quotas of Africans in Europa? Skąd są kompetencje, żeby rozdawać te kwoty im tych uchodźców afrykańskich? I know that EU treaties. Wiem, że traktaty unijne. By heart, it's the most boring literature you can think of. Znam traktaty unijne na pamięć i muszę wam powiedzieć, że to jest najdudniejsza czytanka, jaką można sobie wyobrazić. They got, you know, a cobweb of rules. Jest tam cała sieć zasad, and even specialists, even they themselves don't understand, których nawet oni sami nie rozumieją. If you look just as I say in my book, I want to see the official latest version of the treaty, and you get on the website of the British government,
And then you read a little clause saying this is not the official version. Okay, where is the official version? The official version is deposited in Rome with the Italian government because it's called the Rome Treaties. Gdy chcę dostać jakąś, poczytać jakąś oficjalną wersję traktatu, wchodzę na stronę internetową brytyjskiego rządu, a tam dostaję informację, że to co jest, to nie jest oficjalna wersja, ponieważ oficjalna, ostateczna wersja jest składowana w rządzie w Rzymie, ponieważ nazywa się to Traktat Rzymski. You know Rome? Do you know Rome? Do you know Rome? The Eternal City? Does anyone, has anyone been to Rome? Czy kiedykolwiek ktoś tutaj był w Rzymie? I bet it was holiday. To pewnie na wakacjach. Has anyone been to Rome on business? Czy ktoś był tam w interesach? Outside the Vatican, not, and even there we have problems, but you know, nothing works in Rome. Tam nic nie działa. I have two of my five children who live there. Dwójka z mojej piątki dzieci mieszka właśnie tam. Six grandchildren who go to the French school in Rome. I sześcioro wnucząt, które chodzą do francuskiej szkoły w Rzymie. They don't know from day to day. Last week it was an electricity strike. The week before there was a taxi strike. The week before that was a train strike. Tak z dnia na dzień coś tam się może wydarzyć. W zeszłym tygodniu był tam strajk biznesu elektrycznego. At 1 o'clock everything stops and all the police cars go beba, whatever they say to children in Poland. Because the police, EU. EU. Sounds like EU. Okay, because they go, the police are going home to their mommy to have their spaghetti, okay? So it is a nightmare. For organization. So think of me going to the foreign ministry and ask for the official version of the EU treaty. Czyli tak, życie, organizacja życia tam jest koszmarem, dlatego wyobraźcie sobie mnie idącą tam do ministerstwa z prośbą o oficjalną wersję traktatu. And I believe in visualizing success. Ja wierzę, uważam, że dobrze jest, wierzę w wizualizację sukcesu. I even got a lectern here where everyone said it was impossible. No. Tak, nawet mam tutaj mównicę, chociaż niektórzy mówili, że to niemożliwe. Talk about the challenge, you know, I'm not a masochist. I just went to the beach earlier on and I saw you have some masochist friends who threw themselves in the water. Więc tak, to było wyzwanie, ja nie jestem masochistką. Przed chwilą widziałem kilku masochistów na plaży, gdy wskakiwali do wody. I don't like suffering. I don't like suffering. No. Ja nie lubię cierpieć, tak jak oni. So what shall I warn you? No, let me encourage you to stand up to the European Union. Chciałam was zachęcić, żebyście postawili się Unii Europejskiej. Do what you can in this country to make people wake up to understand the value of children. Zróbcie, if you want to możecie. See. You want to see your great grandchildren one day. Zróbcie co możecie, żeby ludzie w tym kraju rozumieli, jaką wartość mają dzieci, jeżeli chcecie zobaczyć kiedyś wnuki. If you want to have still the old church still working. Jeżeli chcecie, żeby stary kościół dalej działał. Yeah, and not be totally surrounded by minarets. A nie był całkowicie otoczony minaretami. No, I have some respect, but they don't have much respect for us. Ja dla nich mam oczywiście szacunek, ale oni nas nie szanują. And since I lecture on human rights, I can't be a racist. A w związku z tym, że jestem wykładowcą na temat praw człowieka, to nie mogę być rasistką. No, but you know, I also do not want to be taken for a ride here by these multicultural people. Nie chcę też tutaj być porwana przez tych multicultural ludzi. We got to learn to be braver. Musimy się nauczyć być odważniejsi. And you, one of the oldest nations in Europe, and you Poles, you have the chance to make a noise. Jesteście jednym z najstarszych narodów w Europie i to wy macie szansę, żeby narobić hałasu. And stand up for what is real Europe. Postawić się za tym, co jest prawdziwą Europą. And let this bureaucrat, you know, EU, one thing. If they ask you to join the euro, it is much more difficult to leave the EU if you're in the euro. Co najważniejsze, that's one of those that I like, yeah? Jeżeli was kiedyś zaproszą do tego, żebyście przyjęli walutę euro, wtedy będzie jeszcze ciężej wyjść z Unii Europejskiej. I'm cheered on by la génération montante, by next generation on that. Jestem wspierana przez następne pokolenie. No, listen, my friends, I think. I am very glad to be in Poland. I love Poland, as I often say, I love Poland more than many Poles. Moi przyjaciele, jestem bardzo szczęśliwa, że mogę być tutaj z wami w Polsce. Kocham Polskę. Często mówię, że kocham Polskę bardziej niż wielu Polaków. And thank you.
I dziękuję bardzo. I'm one of the unusual speakers who actually like questions. I may not be able to answer, but I like you to try putting some, asking me some questions if you want to. Jeżeli macie jakieś pytania, jestem jedną z tych speakerek, które bardzo chętnie na nie odpowiadają. Może być teraz, może być później. I think they will come to you. Yes, I see two hands. Ja się nazywam Jan Plaga, mam jedno krótkie pytanie. Wolałbym po polsku, bo nie chcę się ośmieszać moim żałosnym angielskim. Widzisz, a ja muszę. No, na kogoś padło, no niestety. Dobrze, czy w Wielkiej Brytanii też jest jakaś partia albo jakieś takie prawdziwe ruchy typu odpowiednik wolności w Polsce? Okay. Wolnościowcy, którzy chcą niskich podatków i chrześcijańskiej wolności. Okay. Tak? Is there a party in Great Britain that says exactly the same things as wolność? Is there a party that can be our significant? Well, there is similar. In Croatia, I think they got 60 parties. In England, you only got 3, and that is the Conservatives, and the Labour Party, and the Liberals. That's all there is. And the Liberals are not really; they're usually pro-EU. The Conservatives have voted to leave the EU. But no, there's nothing that corresponds to your party. But as I understand, all parties in Poland are a bit mixed. That the ruling party is, we always think, is Conservative Party. Everyone in England says they're ultra-conservative. Tak, sorry, więc tak w skrócie to nie ma takiej partii, która byłaby do tego podobna, ponieważ też jest troszkę pomieszanie tutaj, jeżeli chodzi o same poglądy naszych partii polskich. I tutaj jest odnośnik do tego, że nasza rządząca chwilowo partia uważana jest za ultrakonserwatywną. Tak, a tutaj wy robicie podział pomiędzy rynkową wolnością a wolnością społeczną. So life is easier in England, you know, everyone believes in free market. Życie jest łatwiejsze w Anglii, tam wszyscy wierzą w wolny rynek. But the Labour Party now is run by someone who could be called Vladimir Ilyich Lenin. Tak, ale obecna Partia Pracy zarządzana jest przez kogoś, kogo można by spokojnie talk nazwać about Leninem. Ultra, yes, he's really, he likes Mao, yeah. So sorry. Yeah, anyone else wants to ask something? Yes? There's a hand on there. Radek Czosnowski, my question is, what do you think about demographic problem in Europe and the problem with older people in Europe and problem legal euthanasia in many countries in Christian Europe, can say? Yeah, I'm with my hero, Jan Paweł II, on that we have introduced in Europe, much with the help of the European Union and the Council of Europe in Strasbourg, in that court, where they approve of everything that involves killing, unborn babies that are defective. I, to my joy and my sorrow, I saw lots of handicapped people here, you know, who'd come to the seaside. And my heart bleeds for them and for those who care for them. And I feel genuinely grateful that I had 5 normal children myself. But you know, I said to myself, if that had been in England, they wouldn't even exist. Because, you know, they kill hundreds and thousands of unborn babies. And no one thinks it's wrong. And when I expected my 4th baby, they said, are you welcoming this pregnancy? I said, what do you mean? Well, there is an option for termination. I said, what do you mean? You want to kill this one? It's going to be the most beautiful baby ever born. And that's my Nicholas, who won 2 European gold medals in rowing and looks like Tarzan and is a beautiful young man, you know. It's wrong. It's wrong. And no one dares to say it because it's against the political correctness. And the other thing is, of course, to help people around. And I see a little baby there, and I remember my 5th one, they lifted up in the air and say, welcome into the world, little baby, you know. It's a wonderful miracle to have children. And I'm sorry to go on like that. I sound as if I was
They forget. Sorry, I forgot about that. No, no problem. I'll just. I'm just sitting here like. I'm sure you all understand. Nothing happened, but they understand. Yeah, but euthanasia is even worse, you know, helping people along. My mother had the sacrament of the sick 7 times before she died. First time for 40 years before she died. And the doctor said, now come and say goodbye to your mother. Your mother's going to die. And then my mother said, I think I'd like a cup of coffee. And so the doctor said, you shouldn't say, you should actually die now, you know. They don't know everything. That's 40 years before she died. She lived till 102, okay? Thank and you. Always, sorry, you have no, to translate. This is actually like too much. Okay, opowiadała tutaj o swojej matce, że jej matka, która dożyła 102 roku życia, 40 lat wcześniej, przechodziła już ostatnią posługę kapłańską i już jej mówili, dobrze, to teraz już czas umrzeć, tak? To jest ten. I wtedy, gdy już lekarze myśleli, że już koniec i ksiądz już też stał, to powiedziała, no tak w sumie to bym się kawy napiła. Doctors know a little. I had some idiots who read law together with me, huh? Lekarze tutaj wiedzieli mniej, mało. I had about the lawyers. Yeah, and they are out there now making people lose money. Poznałem wielu idiotów, którzy kończyli prawo razem ze mną i teraz oni są gdzieś tam i sprawiają, że ludzie tracą pieniądze. But there were others. There were others who read medicine. Nie, ale są też inni, którzy skończyli medycynę. Stupid people, huh? No, wielu jest głupich ludzi. Or liking money more than people. To właściwie tak. Pieniądze. And they're out there killing people. I oni teraz tam zabijają gdzieś ludzi. Helping people to die, you know. Pomagają ludziom umrzeć. You know, just the key to happiness is to respect life and to visualize success. Kluczem do szczęścia jest szanować życie i dążyć do sukcesu. Yeah, and stay with Christ, you know. Don't go for it, it's all the same, right? No thank you. Dziękuję bardzo. An hour ago I got an information, I got an 11th grandchild. 11th. An hour ago, yes, 11th grandchild has been born, Laura.